me. Get it. Tłuściec, co cię zatrzymało tym razem? Mówią, że to rezerwat przyrody i że będziemy musieli przejść po nich. Doprawdy? Kuszące. Ale może lepiej nie. Odsuń się, rybia twarzy. Nie słyszałeś? To rezerwat. A to znaczy, że musimy cię usunąć. Na wasze nieszczęście, skłonność do dramatycznych wejść przywiodła was do zguby. Przewidziałem, że heroizm każe wam stanąć na tym wzgórzu, które przebiegły złoczyńca, czyli ja, pozwolił sobie wypełnić dynamitem. Myself. Accordingly, I took the simple precaution of filling it with dynamite. Huh? It's on, little guys. Robi się gorąco. Żegnajcie, myszki. Motomyszy z Marsa. Zapach zwycięstwa. Postarajcie się wylądować na czymś ostrym. Koła mi się zacięły. W silnikach mam pełno mułu. Broń uszkodzona. Tym razem Limburger przegiął. Znam tylko jeden sposób na rewanż. Brudny sposób. Wspaniale. Przypomina mi to widok plutarkiańskiego osła ściekowego, padającego w błoto. Mogę teraz zacząć podziwiać cuda natury. Karbanku. Te bagna są ostatnim terenem zamieszkałym przez motyla błękitnego. Kiedy zakończymy pracę, to kolorowe stworzonko zniknie z krajobrazu. Jednak jako cywilizowany osobnik zachowam go dla potomnych. Dodaj to do mojego prywatnego muzeum. Co? Na stanowiska! Zetrzeć ich na proch! Mam jeszcze laser. Wciąż jesteśmy niebezpieczni i wciąż najprzystojniejsi. Czas na pranie. Jeszcze nie wygraliście. Może nie, ale ty już przegrałeś. Zostawiam wizytówkę. Sayonara, frajerzy. Pobiliście własny rekord. Coście robili? Praliśmy. Zachwycaliśmy damy, ratowaliśmy świat, to co zwykle. A co na obiad? Chyba zacznę się spotykać z księgowymi. Wenusjański śpiewający kwiat. Najurodziwsze roślinki we wszechświecie. Oczywiście wszystkie już zniszczone, jak zresztą cała Wenus. 8,5 miliona gatunków i wszystkie wymarłe. Jakie to smutne i tragiczne. A jakie dochodowe.
Za młodu miałem takie wspaniałe pomysły. A potem wyprawa na Marsa. Marsjańskie różyczki. Kiedyś ich piękne kwiaty pokrywały połowę planety. Teraz wszystkie zniknęły. Poza tymi oczywiście. Miarą czynów prawdziwego plutarkianina jest to, czego po sobie nie zostawił. To statek skradziony przez myszy. Zniszczyć go. Co jest? A, niech to. To dopiero wredna mysz. Doskonały statek. Laser do wyrzucenia. Trzeba wymienić cały aparat. Radio da się naprawić. Jesteś najlepsza. Lepiej, żeby twoja karbine tego nie usłyszała. Może i ma dobre uszy, ale jest 23 miliony mil stąd. A to za daleko, nawet jak na nią. Nie znasz kobiet. Właśnie, nie znasz kobiet. Przyjechałam ratować to. Marsjańska wiewiórczyna. Jest niezbędna dla naszego ekosystemu. To ostatni egzemplarz. Biedactwo. Żyją dzięki marsjańskim różyczkom, roznosząc pyłek na inne rośliny. Wiecie, jedno zależy od drugiego, ale plutarkianie wyniszczyli wszystkie rośliny. Możemy jakoś pomóc? Cieszę się, że pytasz, mięśniaku. Więc tu Limburger ma swoje muzeum. To jedyny budynek, którego nigdy nie zniszczyliśmy. To szczegół. Są tu ostatnie egzemplarze wielu gatunków. Skąd? Rimfire je znalazł, kiedy był więźniem Limburgera. Marsjańska różyczka też tam jest. Carbuncle, wygląda na to, że myszy zainteresowały się ogrodnictwem. Przygotuj systemy obronne. Jeśli chcesz tylko tę roślinkę, daj nam 2 sekundy. Nie naprawiłam jeszcze waszej broni pokładowej. Nie denerwuj się. Wpadniemy, złapiemy roślinkę i damy nogę, zanim smród się zorientuje. Proste jak w książce. Trottle, zaczekaj. Niech gra muzyka i gaz do dechy. Ci mężczyźni, zawsze tacy sami. Niestety. Krótko, uroczo i bezproblemowo. I tu się mylicie. Obawiam się, że problem znacznie zwiększył swoje rozmiary. Nie chcę nic mówić, ale atakując z zaskoczenia, zostaliśmy zaskoczeni. Atakują ich. Musimy im pomóc. Trzymaj się! Nie poddamy się! Plutarkiańska stal. Nie wyjdziemy. Nie bez działek pokładowych. Mamy uciekać? Nie mamy wyboru. Moja mama mawiała, najlepiej walczyć i uciekać, a na drugi dzień dociekać. Najwyraźniej moi ludzie nie zdołali usmażyć szkodników. Masz jakiś plan, wasza serowa gładkość? Oczywiście. Najwyraźniej te człekokształtne chomiki przyszły po różyczkę. Możemy rozpocząć łowy. Mamy przynętę. Trzeba teraz zastawić sidła. Zgodnie z raportem floty plutarkiańskiej, ta mysz przyleciała statkiem łowców. Bardzo przydatna informacja, Carbuncle. Tromaga. Yeah!
Cieszę się, że znów jesteś w formie. Tak jest. Zaraz przetestujemy broń. Pomożemy upiększać miasto. Biedactwo. Czuję się coraz gorzej. Musimy zdobyć różyczkę. Gdzie chłopaki? Chyba jadą. Kochanie, wróciłem. Silni... Gotowi. Gdzie Carmine? Hej, tam, rowerzyści. Już idę. Bez pośpiechu. Czujniki wskazują, że statek jest wewnątrz tego wstrętnego warsztatu ostatniej szansy. To oczywiste, przecież nie mają innej kryjówki. Gdybym tylko mógł zniszczyć tę szopę raz na zawsze. Ale tchórzostwo również należy do moich zalet. Są tam, szefie. Rozwalić ich? I zniweczyć mój kolejny plan? Dziękuję. Czuję jednak, że myszy przestaną mi wkrótce przeszkadzać. Potrzeba nam tylko czegoś, co jest im niezbędne. Tak. Ten statek nada się w sam raz Lektromagu. Cofnijcie się, panie. Strzeżcie tyłów. Macie szczęście. Tryb bojowy. Gotowi na wszystko. Co to? Wymarłe miasto? Gdzie wróg? Byliśmy gotowi na wszystko, ale nie na nic. Będę strzelać. I po wszystkim. Za łatwo. Żadnych zbirów, ani bójki, ani zabawy. Limburger coś knuje, mówię wam. Patrzcie. Historyczne moto myszy. Nie rozumiem. Pozwoliłby im się włamać tak bez niczego? Właśnie. Rybosmród dobrze wie, że jak tylko zdobędą roślinkę, wracam na Marsa. Chłopaki, wracajcie! Drogie myszki, możecie sobie zatrzymać roślinę, bo mam wasz statek. Bez statku, właśnie, nie zawieziecie jej na Marsa. Ale jestem ugodową rybą. Możemy ubić interes. Proponuję wam wymianę. Oddam statek kobietom, jeśli wy oddacie się mnie. Oczekuję waszej odpowiedzi. Macie 3 godziny. To śmierdząca szlamopłetwa. Wiedziałem, że za łatwo poszło. My w prawo, a on w lewo. Serosmród przewidział każdy nasz ruch. Myślisz, że myszy się poddadzą? Droga tłusta patelnio, szczerze w to wątpię. Pewnie zaatakują. Potrzebują statek, ale obrona wspomagana przez Lektromaga powinna pozbawić te myszy futerek w szybkim tempie. Długo już chyba nie pociągnie. Chyba tak. Oddamy mu jedno nasionko. Odżył! Udało się. Jeśli nie zabierzemy różyczki na Marsa, jego bracia nie będą mieli tyle szczęścia. To przesądza sprawę. Poddajemy się. Oszaleliście? Serokula was zniszczy. Tak to jest być bohaterem. Nie dopuścimy do wymarcia całego gatunku. Dlaczego więc nie zaatakujecie? Na pewno się do tego przygotował. Rozwali nas i statek. Nie ma tam innego dojścia? Wiem.
Kanały ściekowe idą pod budynkiem. Na pewno wystawił tam straże. Odwrócimy ich uwagę. To jest myśl. Podwójna zmyłka. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. To muzyka dla moich wielkich uszu. Dlatego została generałem. Czas na pranie. Ale ciemno, jak w głowie Winiego. Mogliby zobaczyć nasze światło. Ale nasz maluch widzi w ciemności. Czasem służba śmierdzi, ale tu się nie da oddychać. Nadchodzą. Zawsze punktualni. Lubię takich przeciwników. Carbuncle, zniszcz ich, proszę. W tej chwili wasza odpychającość. Wróg stawia opór. To lubię. Jak za dawnych czasów. Niech gra muzyka i gaz do dechy. Jakie to typowe. Chomiki weszły na linię strzału. Zbiry, do ataku. A ja też mogę iść? Nie, zostań. Ta akcja jest zbyt istotna, żeby pozwolić ci ją zasmrodzić. Tylko dlatego, że wpadłem do toalety, nie będę mógł walczyć? Pomogę ci. Czy to oznacza mój koniec? Poddaj się, łuskaczu. Zabieramy statek, a ciebie razem z nim. Nie sądzę. Oceniliście sytuację. Nie złapaliście mnie w pułapkę. Nie, nie, nie. To ja złapałem was. Przywitajcie się ze starym znajomym. Czarno widzę. Życzę miłej zabawy. Cierpliwości. Klucz w dłoń i do roboty. Znów w siodle. Nie, tylko nie tutaj. Próbuję odebrać statek. Zatrzymać. Przykro mi, maślaku. Muszę już lecieć. Udało się. Uratowaliśmy się. I cały gatunek stworzeń. A wiecie, co to oznacza? Pytanie. Co? Obiad! Jak pragnę zdrowia. Wrócimy, Carbine. Obiecuję. Kto wie, może wtedy zobaczymy zupełnie inny świat. Zupełnie jak za starych, dobrych czasów. Co, szefie? Zamknij się.